Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest Wielki Czwartek i właściwie tu można by rozważać dwie Ewangelie. Jedną z tak zwanej mszy krzyżma, która do południa jest odprawiana w katedrach. No ale ta msza krzyżma, o ile w ogóle w katedrach jest, to jest raczej ze względu na sytuację bardzo mocno prywatnie odprawiana przez biskupów. Natomiast wieczorem Wielki Czwartek odprawiana jest msza Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Przeżywamy Wielki Czwartek, Ostatnią Wieczerzę. Przypominamy sobie, że każda msza święta jest braniem udziału w Ostatniej Wieczerzy. Msza święta nie jest przenoszeniem się w czasie, ani msza święta nie jest przenoszeniem się w przestrzeni, nie jest też jakimś takim symbolem, tylko jest dokładnie tym wydarzeniem. To jest wchodzenie w ten czas i w to wydarzenie. To jest wydarzenie boskie, które jakby się dokonuje poza czasem i przestrzenią w rzeczywistości Bożej i na każdej mszy świętej my bierzemy udział w tym samym jednym i tym samym wydarzeniu, które cały czas trwa, które cały czas się dokonuje przed Bogiem. Właśnie, więc to taki wstęp delikatny, natomiast Ewangelię, właśnie z tej mszy Wieczerzy Pańskiej, początek 13 rozdziału z Ewangelii świętego Jana, wiersz od 1 do 15, to jest w ogóle początek opisu Ostatniej Wieczerzy u świętego Jana, który jest u świętego Jana bardzo długi, rozbudowany. Prawda, bo trwa od 13 aż do 18 rozdziału. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz, że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. O, to jest dzisiejsza Ewangelia, wiecie? Tak, po pierwsze, to mi się z dzisiejszą Ewangelią to kojarzy drugi rozdział Listu do Filipian, gdzie jest taki wielki hymn o kenozie, czyli o ogołoceniu Syna Bożego, który istniejąc w postaci Bożej dokonuje właśnie kenozy, czyli ogołocenia, rozebrania się, nie? To jest właśnie to, złożył szaty, nie? Złożył szaty i przepasał się prześcieradłem, wziął miednicę, nalał wody i zaczął umywać uczniom nogi. Nie? Jezus się rozebrał. Nie? Syn Boży się rozebrał z boskiej chwały, ze wszystkiego i przyjął, mówi święty Paweł, postać sługi. Stał się naszym sługą. No i w tym właśnie, w tym, że służy swoim umiłowanym, prawda? W tym Jezus się spełnia. Nie?
Tylko właśnie trzeba dobrze zrozumieć to spełnienie Jezusa, żeby tu nie dać się zwieść, bo na przykład to samo słowo, które święty Jan używa tutaj na początku opisu ostatniej wieczerzy, to później święty Jan użyje też przy opisie śmierci Jezusa, prawda? Takie słowo telos, nie? Telos, telejo, które mówi o spełnieniu czegoś, o takim kresie czegoś w rozumieniu spełnienia. Nie? Że Jezus doszedł na krzyżu do kresu nie w rozumieniu tego, że się w ogóle skończył, jego życie się skończyło, wszystko się skończyło, tylko doszedł do spełnienia. Nie? I tak samo tutaj, nie? Umiłował swoich aż do końca, ten koniec jest właśnie telos, aż do spełnienia. I teraz trzeba zrozumieć, że spełnieniem Jezusa nie jest cierpienie na krzyżu. To nie chodzi o to, że Jezus się spełnia w cierpieniu, że mu chodziło o to, żeby cierpieć, nie? Tylko jemu chodziło o to, żeby z miłością usłużyć swoim stworzeniom, żeby być cały dla swoich stworzeń, dla swoich umiłowanych, właśnie umiłowawszy swoich na tym świecie. Ja tak często ostatnio myślałem w tym Wielkim Poście, co to znaczy swoich, nie? Co to znaczy, że Jezus umiłował swoich właśnie aż do tego końca, aż do tego spełnienia. Nie? Kto to są ci swoi? No to są właśnie ci, to są właśnie te stworzenia, które w oczach Boga, no Pan Bóg tylko sobie wiadomego powodu, właśnie chyba bez powodu, po prostu ze swojej własnej woli, niezawisłej, boskiej woli, ze swojej miłości, nie? W swojej wolności, akurat te, a nie inne stworzenia wybrał na swoje dzieci. Tak mi pobrzmiewa w głowie to stwierdzenie Jezusa, nie? Że Bóg gdyby chciał, to by z tych kamieni wzbudził dzieci Abrahamowi. I to jakby Jezus właśnie to sugerował, nie? Że zobacz, ty nie jesteś kamieniem, nie jesteś trawą, nie jesteś tym krzakiem, jesteś człowiekiem. Ciebie wybrał Bóg spośród innych stworzeń na to, abyś był Jego dzieckiem. I ja tak właśnie, kiedy czytam to i to słowo, że Jezus umiłował swoich na tym świecie, to właśnie ci swoi, ci tacy bardzo osobiście należący do Boga, ci, których Bóg bardzo osobiście traktuje, nie? Wchodzi w bardzo osobistą relację, właśnie tak jak to pokazuje Księga Rodzaju, tak? Że Pan Bóg przekazuje ulepionemu z gleby, z prochu ziemi człowiekowi swoje tchnienie życia. To jest wejście w bardzo dogłębną, osobistą relację. Taką relację, którą później Biblia cały czas odnosi do relacji oblubieńczej. Taką relację, w jaką Bóg chce wejść z ludem Izraela i z każdym człowiekiem. Taką relację, która jest opisana właśnie w Księdze Pieśni nad Pieśniami. Taką relację, którą opisuje obraz uczty weselnej, obraz zaślubin. Prawda, że Bóg szuka takiej właśnie relacji z niektórymi ze swoich stworzeń. I te stworzenia, z którymi Pan Bóg szuka takiej relacji, to są naznaczone w ten sposób, że są ludźmi, istotami ludzkimi. Prawda? I ja jestem człowiekiem tylko dlatego, że Bóg pragnie ze mną takiej totalnej relacji. Nie? Takiej totalnej relacji, w której to Bóg cały jest dla mnie, cały jest mój, a ja w odpowiedzi cały jestem Boga. I ta relacja tej wzajemnej przynależności to w sposób najbardziej doskonały, najdoskonalszy no spełnia się w Maryi. Prawda? Ona przyjmuje całą sobą, przyjmuje dającego się jej Boga i cała bezgranicznie jest dla tego Boga. Dlatego w niej to Boże dzieło no, jaśnieje, tak, że święty Jan w Apokalipsie opisuje ją jako niewiastę obleczoną w słońce. To, co podziwiamy w Maryi, co czcimy, prawda, w Maryi, to sam Bóg, Jego dzieło, prawda, to Jego dzieło. To samo czcimy w świętych. To trzeba zrozumieć, na czym polega kult Matki Bożej, na czym polega kult świętych, że my w tych wszystkich osobach podziwiamy, czcimy dzieło Boga, nie? Dzieło Boga, nie? Natomiast ich jest jakakolwiek zasługa, to jest właśnie w tym, że dali się kochać i odpowiadali miłością. Nie? Że Maryja najdoskonalej, najpełniej, niepokalana, najpełniej dała się kochać, czyli obdarować całym Bogiem, najpełniej dała sobie usłużyć. Właśnie to jest to, co święty Piotr, zaraz do tego dojdziemy. Maryja najpełniej dała sobie
usłużyć, dała się obdarować całym Bogiem bezgranicznie, nie postawiła Bogu żadnych granic, pozwoliła się całkowicie obdarować Bogiem, całkowicie obdarować Duchem Świętym, całkowicie obdarować Synem Bożym i całkowicie obdarować Ojcem. Przyjęła ten dar bez żadnych zastrzeżeń, przyjęła cały dar Bożej miłości bez żadnych zastrzeżeń, bez żadnych wątpliwości, bez żadnych lęków, bez żadnych ograniczeń, bez żadnego kulenia się, że nie wiadomo, bo ta miłość to nie wiadomo, co zrobi, jak się tak na mnie wyleje. Prawda? Przyjęła ten dar bez żadnych ograniczeń i bez żadnych ograniczeń oddała się do dyspozycji tej miłości. Dlatego ta miłość przez nią przyjęła ciało, stała się ciałem, stała się osobą, właśnie stała się człowiekiem. Dlatego ta miłość w niej całej jaśnieje, dlatego jest właśnie niewiastą jaśniejącą blaskiem słońca, nie? Blaskiem Boga. Bo ona pozwala Bogu całkowicie przez siebie przeniknąć. Natomiast my no zasadniczo to tkwimy w pozycji Piotra chyba, tak sobie myślę, że my tak się bujamy między skrajnościami trochę, że z jednej strony tak reagujemy wobec tej miłości, nie wiem, lękliwie, wstydliwie i w ogóle, tak jak święty Piotr, nie? Co ostatecznie jest tak naprawdę wyrazem naszej pychy, naszego stawiania się ponad tą miłością, bo jeżeli ta miłość złożyła szaty, prawda, jeżeli Syn Boży w Jezusie ogołocił się z postaci Bożej i przyjął postać sługi, przychodzi mi usłużyć, to znaczy, że ja tej służby potrzebuję. Ja potrzebuję służby Boga, żeby żyć, żeby istnieć jako człowiek, żeby być człowiekiem, żeby być obrazem, podobieństwem Boga, tak? Żeby mieć z Nim udział. To jest bardzo ważne. Mieć z Nim udział, mieć z Nim wspólnotę, wspólnotę z Synem Bożym. Żeby być tam, gdzie On jest i widzieć Jego chwałę i mieć udział w Jego chwale, którą jest otaczany odwiecznie przez Ojca. Żeby mieć w sobie Jego radość i żeby ta moja radość była pełna. Właśnie, więc żeby to wszystko się stało, to ja potrzebuję się zgodzić, żeby On, który złożył szaty, który stał się człowiekiem, przyjął postać sługi, usłużył mi aż po krzyż, żeby On mi usłużył. Muszę się zgodzić na tą, znaczy potrzebuję się zgodzić na tą służbę. Znaczy, bo to jest propozycja miłości Bożej, propozycja miłości, która chce mnie wydźwignąć aż do swojego poziomu. Tak jak Jezus, to też jest taka bardzo ważna idea, która gdzieś cały czas mi krąży w Wielkim Poście. Właśnie Jezus, nie? Kiedy stał się człowiekiem, kiedy się urodził w Betlejem, nie? To pozwolił, żeby przez całe życie Ojciec go cierpliwie dźwigał w jego naturze ludzkiej, aż do tego momentu, o którym tu jest napisane, że Ojciec wszystko dał w jego ręce. Że Ojciec go dźwigał, aż przyszedł ten moment, godzina Jezusa, nie? Godzina Jezusa, kiedy w Jego ludzkiej naturze ma się objawić równość miłości z Ojcem. Jedność miłości z Ojcem, równość miłości z Ojcem. Ojcem, który sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi i daje deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Równość w miłości z Ojcem, który troszczy się i pielęgnuje każde stworzenie, któremu dał istnienie. Każde. To właśnie to z poprzednich medytacji dwóch, ta kontrowersja taka słynna z całym tym szatanem. Nie? Ojciec, który miłuje każde stworzenie, któremu dał istnienie i nie przestaje się troszczyć o żadne ze swych stworzeń, nawet o te najbardziej zbuntowane. Tylko właśnie no znowu się pojawia postać Judasza. Okazuje się, że są takie stworzenia, jak na przykład ludzie czy aniołowie obdarowane wolną wolą. I po co nam ta wolna wola? Po co nam rozum i wolna wola? Po to, żebyśmy my w naszym rozumie odczytywali tą służbę Bogu nam, zachwycali się tą służbą, w tej służbie odczytywali miłość Bożą do nas. Prawda? I chcieli tej miłości. I w swojej wolności pozwalali, żeby ta miłość mi usłużyła i decydowali się włączyć w tą służbę. To jest to, co stało się z Maryją w czasie zwiastowania. I to jest charakterystyczne dla Boga. On przychodzi mi służyć. To jest to, co ta cała dynamika tej dzisiejszej Ewangelii. On przychodzi mi służyć, spełnia się w tej służbie mi, spełnia się w tym, że cały jest dla mnie, Ojciec i Syn i Duch Święty, cały Bóg jest dla mnie.
tak? Spełnia się w tym, że daje się mi. Właśnie to jest ten pierwszy szabat Boga po stworzeniu, kiedy Pan Bóg już cały dał się swojemu umiłowanemu stworzeniu człowiekowi, nastał szabat, czas spełnienia, nie? Spełnienia się w miłości. Wspólnego spełniania się w miłości, które jest zobrazowane w drugim opisie stworzenia, właśnie to troszczenie się Adama o ogród rajski w jedności z Bogiem, nie? Spełnienie się w celebrowaniu tej jedności, nie? We wzajemnej przynależności. Mój miły jest mój, a ja jestem miłego, mego miłego, tak jak mówi oblubienica w pieśni nad pieśniami. I to jest właśnie ten moment na karze Eucharystii, kiedy Bóg, prawda, kiedy Jezus w swoim ciele i krwi staje się cały mój, prawda, i ja tego doświadczam. I to jest właśnie ten moment, umiłowawszy swoich na tym świecie, do końca ich umiłował. Tylko teraz ci swoi, czyli ludzie, są darowani wolną wolą, no i potrzeba mojej zgody na to wszystko, na cały ten proces, mojej zgody na to, żeby Bóg mnie kochał dzisiaj, tak jak On chce mnie kochać, prawda? Zgody na to, że dziś jestem przez Boga kochany, że dziś Bóg chce mnie kochać i że On jest Panem i Mistrzem, Nauczycielem. Tak, że z jednej strony jako Pan On decyduje, w jaki sposób dziś mnie będzie kochał, nawet jeśli tego nie rozumiem, nawet jeśli dziś tego nie pojmuję, nie rozumiem, nie wiem, o co chodzi. To On jest Panem i się zgadzam na to i chcę, żeby mnie kochał tak, jak On, Pan, chce mnie kochać, prawda? I jednocześnie jest nauczycielem. Greckie słowo didaskalos to mówi o takim nauczycielu, który pociąga do nauki. Że jednocześnie ta miłość mnie pociąga, nawet jeśli jej do końca nie rozumiem, nie pojmuję, jak Maryja wielu rzeczy nie rozumiała w swoim życiu, ale dawała się tej miłości pociągać. Bo strzegła w swym sercu jednego przekonania, że Bóg jest miłością. Właśnie Bóg jest miłością, Bóg wszystko robi dobrze. To jest to, co mówi Jezus, że On widzi Ojca czyniącego i czyni wszystko tak, jak widzi u Ojca. Bo Ojciec wszystko robi dobrze. To się bezkrytycznie się tym zachwyca, tym, co robi Ojciec, nawet jeżeli nie do końca rozumiem to, co Ojciec robi. I bezkrytycznie się to naśladuje, bo przecież Ojciec jest dobry. Bóg jest miłością. No przecież jest dobry, nie uczynił nic złego. To jest to, co wyznaje Łotr na krzyżu, prawda, o Jezusie, wyznaje bóstwo Jezusa. On nie uczynił nic złego. Wszystko czyni dobrze. Tak Biblia od początku, od pierwszej kartki do ostatniej pokazuje Boga jako tego, który wszystko czyni dobrze. I to, że Bóg wszystko czyni dobrze, to, że Bóg jest miłością, to właśnie nas powinno przekonać do tych dwóch rzeczy. Żebyśmy nie stawiali Bogu granic. Zgodzili się na to, jak On chce mnie kochać dzisiaj, nie? Żebym ja zrozumiał w swojej pokorze, pokora jest stanięciem w prawdzie. Pokora jest stanięciem w prawdzie. Żebym ja zrozumiał w swojej pokorze, żebym ja w ogóle miał udział z Bogiem, tak? Żebym ja w ogóle był człowiekiem, to ja potrzebuję tej miłości Bożej, tej służby Bożej, tej relacji z Bogiem. Potrzebuję właśnie Boga, nie? Żebym ja w ogóle był człowiekiem. Nie? Żebym ja w ogóle był człowiekiem. Potrzebuję Boga, który mi służy. Tak? Boga, który uznał mnie za wyjątkowo swojego, bo uczynił mnie człowiekiem, a nie kamieniem, prawda? Uznał mnie za swoje dziecko, w swojej miłości chciał mieć takie dziecko jak ja. I dziś, kiedy dziś odkrywam, że jestem człowiekiem, no to odkrywam, że dziś Bóg chce mieć takie dziecko jak ja. I dziś przychodzi mi służyć. Przychodzi mi służyć z miłością dokładnie tak, jak ja dziś tego potrzebuję. Nie? To jest właśnie ten Piotr, nie? Który buja się po skrajnościach. Nie, Panie, Ty mnie wiesz, służył. Nie? Ta jasne, nie? Że ja bez Boga jestem w stanie żyć. Nie? No to jak do Niego dociera, że On potrzebuje tej służby, no to wszystko naraz. Spokojnie, tylko nogi Ci wystarczy. On jest Panem, On decyduje. Nie? On jest Panem, On decyduje. I właśnie to Jezus podkreśla w końcówce dzisiejszej Ewangelii, że jest Panem i Mistrzem, tak mnie nazywacie, rzeczywiście Nim jestem i podaje wnioski, co z tego wynika. On jest Panem i Mistrzem, On przychodzi nas przekonywać o tym, że jest Panem,
i że to jest, że Jego panowanie polega na miłości i właśnie to dogłębne przekonanie, ta zgoda na to, że Bóg mnie kocha, to dogłębne przekonanie, że On nic złego nie uczynił, to dogłębne przekonanie, właśnie ciągle mi ten dobry łotr stoi przed oczami, to dogłębne przekonanie dobrego łotra, że Bóg mu nic złego nie uczynił, że wszystko, co uczynił Bóg, było dobre i jest dobre, a wszelkie zło w jego życiu to jest moje dzieło. Właśnie tu potrzeba dojść. Tu potrzeba dojść do przekonania dobrego łotra. Przekonania dobrego łotra, że wszelkie zło, jakiego w życiu doświadczam, to jest moje własne dzieło, ewentualnie dzieło innych ludzi. Natomiast Bóg nigdy nic złego mi nie uczynił i nie ma zamiaru nic złego mi uczynić. Bóg wszystko czyni dobrze. Dlatego ja już widzę, jak wiszę na swoim krzyżu, że jestem wyłącznie złoczyńcą i jak dalej będę robił po swojemu, jak dalej po swojemu, obojętnie czy w postawie Judasza, czy w postawie Piotra, jak dalej, właśnie ciekawe, że święty Jan nazywa Piotra Szymon Piotr, nie? Że jakby jeszcze nie dokonała się ta zupełna pascha między Szymonem a Piotrem, że ta osoba, nie? Szymon Piotr, nie? Szymon Piotr. Jakby to przejście od Szymona do Piotra jeszcze się w pełni w tej osobie nie dokonało. Jeszcze jest tam dużo Szymona, właśnie tego, który się objawia właśnie tutaj, nie? Więc obojętnie, czy to jest postawa Judasza, który odrzuca totalnie wszystko, czy postawa Piotra, który niby pełen zapału chce iść za Jezusem, ale chce iść po swojemu ciągle, nie? Ciągle chce iść po swojemu, ciągle chce decydować za Jezusa, ciągle to on chce iść za Jezusem, ale jakby tak wyprzedzając Jezusa o krok, nie? Właśnie, nie? To jest właśnie problem pychy, nie? Że ja wiem lepiej od Boga, czy On mnie może kochać i jak mam mnie kochać. Nie? Że ja wiem lepiej od Boga. Zobaczcie, takie zagłębianie się w rozpacz, że to Bóg mi już na pewno nie uratuje, że Bóg ma na pewno mnie już dość, że to wszystko skończone, taka rozpacz, to jest dziecko pychy. Nie? Pychy, która wie lepiej od Boga, czy mnie można kochać, czy nie. Jeśli ja dziś istnieję jako człowiek, to znaczy, że Bóg dziś mnie miłuje. Dziś uważa mnie za swoje dziecko. Dziś chce mieć takie dziecko. I prosi mnie pokornie u moich stóp, prosi mnie pokornie, pochylony do moich stóp, żebym pozwolił, żeby On mi usłużył. Żeby On mnie kochał tak, jak dzisiaj chce mnie kochać. Bo właśnie to trzeba zrozumieć, że to odkrycie dobrego łotra, że dziś przez Boga jestem w sposób niepojęty kochany, taki jaki jestem dziś, że dziś Bóg chce mieć takie dziecko jak ja, taki jaki jestem dziś, to z tego nie wypływa wniosek rób ta co chce ta, tylko z tego wypływa wniosek, żeby ufnie się powierzyć w ramiona tej miłości i dać się kochać, dać sobie usłużyć, dać się dziś obmyć, dać się dziś poprowadzić, tak jak Bóg chce dziś mi służyć, tak jak dziś chce mnie zapraszać, tak jak dziś chce mnie prowadzić, tak jak dziś chce mnie kształtować. Wszystko się rozgrywa dziś, nie? Właśnie, więc Jezus przychodzi nas przekonywać, że te wszystkie pragnienia Boga w ogóle nie zgasły. Przeciwnie, Bóg przychodzi je spełniać, On chce się spełnić w swojej miłości wobec nas, wobec każdego z nas, wobec każdego człowieka. Chce się spełnić, chce być cały darem dla każdego człowieka, chce być przyjęty przez każdego człowieka, chce każdego człowieka przyjąć takim, jakim jest dziś. Właśnie to jest niezwykłe, że Bóg chce mi się dać takiemu, jaki jestem dziś, tak? I chce mnie przyjąć takim, jakim jestem dziś. On tego chce, Jezus to pokazuje. Tylko pytanie, czy ja się na to zgodzę, nie? Czy ja się na to zgodzę? Bo my mamy bardzo kiepskie rozumienie miłości. Dla nas miłość no to jest jakieś niejasne uczucie, jakiś niejasny stan, w którym sobie tak po prostu trwamy, nie? To jest miłość, nie? Dla nas miłość, taki no właśnie, taki stan błogości, w którym się tak po prostu trwa. No to niech mnie Bóg kocha. No to... Nie, dla Boga miłość to jest konkret, nie? To, co ja potrafię zrobić dla Ciebie. Od początku Bóg objawia się człowiekowi przez to, co dla człowieka robi. W pierwszym opisie stworzenia człowiek, kiedy się budzi, kiedy staje się istotą żywą, to widzi wszystko, co Bóg dla niego zrobił, prawda?
Natomiast w drugim opisie stworzenia Bóg najpierw stwarza człowieka, potem na jego oczach hoduje ogród w Eden. Objawia się przez pracę, przez dzieła. Bóg objawia swoją miłość człowiekowi przez dzieła i to objawienie tej miłości z jednej strony przekonuje człowieka, żeby się otworzył na dar Boga, żeby pozwolił Bogu, żeby Bóg go lepił swoimi rękami tak, jak sam chce. Przekonuje Adama, żeby dał się podnieść do poziomu Boga, przenieść do ogrodu Eden, żeby Bóg go niósł na swoich rękach. Z jednej strony to przeświadczenie o miłości Bożej sprawia, że Adam zgadza się na wszystko, co Bóg chce z nim zrobić. Zgadza się właśnie na tą miłosną służbę Boga w głębokim przekonaniu, że Bóg jest miłością, więc cokolwiek ze mną zrobi, to jest na pewno dobre. A z drugiej strony dla Adama to jest pociągające. Właśnie to jest didaskalos, Pan i Nauczyciel. Kyrios i didaskalos. Kyrios kai didaskalos. Nie? Didaskalos, że didaskalos to jest taki nauczyciel, który pociąga do nauki. Prawda? Że Adam z jednej strony, prawda, jest uwiedziony tą miłością Boga, tym, co Bóg dla niego robi. I to uwiedzenie tą miłością Boga wydobywa z Adama zgodę na to, że Bóg zrobił z nim cokolwiek zechce, kształtował go, lepił jak chce, żeby przeniósł go, prawda, podniósł go do swojej natury. A z drugiej strony to dla Adama ta miłość jest pociągająca, zapraszająca, że Adam chce się włączać w tą miłość. I Adam znajduje z kolei spełnienie właśnie w tym, że jestem aż tak umiłowany przez Boga, że jestem tak podźwignięty przez Boga, prawda? I że mogę w jedności z tym Bogiem, w jedności miłości uczestniczyć w dziełach tego Boga, w dziełach miłości. Razem z tym Bogiem uprawiać ogród rajski, który na moich oczach Bóg wyhodował. I teraz zobaczcie, Jezus robi dokładnie to samo. Dokładnie to samo objawia nam się przez dzieła, przez pracę, którą dla nas wykonuje. Przez mękę, przez pot, przez krew, przez łzy, przez ból, przez zmęczenie, przez upadki, przez urywany oddech, przez cierpliwe wnoszenie krzyża na szczyt Golgoty, przez trwanie na tym krzyżu, nie? Aż do ostatniego tchu, prawda? Aż do ostatniej kropli krwi, prawda? Aż do ostatniego momentu. Objawia się przez pracę. Na początku ostatniej wieczerzy składa szaty, nie? Rozdziewa się i służy, nie? Prawda? I służy. I robi to wszystko, żeby mnie przekonać o swojej miłości. Objawia się na Eucharystii, prawda? Ja siedzę w ławce, a nic nie robię, tylko patrzę. On do mnie mówi, on mnie przekonuje, prawda? On się rozdziewa z postaci Bożej, staje się obecny na ołtarzu w ciele i krwi, staje się obecna cała jego praca, cała jego męka, jego ciało jest łamane, jego krew jest przelewana, nie? Cała jego praca i potem ten Bóg, ta miłość, tak upracowana dla mnie, daje się mi. I tym darowaniem się mi jednocześnie mnie zaprasza. Zaprasza, chce mnie przekonać, żebym ja się dziś, taki jaki jestem dziś, na tą miłość zgodził. Zgodził się przeniknąć tej miłości, przemienić tej miłości, poprowadzić przez tą miłość i pociągnąć przez tą miłość. Właśnie to jest taki Pan, to nie jest taki Pan, który na siłę mnie podporządkowuje, tylko to jest taki Pan, który chce mnie uwieść i pociągnąć swoją miłością. Żebym ja odnalazł radość w tym, że z punktu widzenia Boga jestem wyjątkowo Jego spośród innych stworzeń. Jego dzieckiem, zaproszonym przez Chrystusa do bycia z Nim tam, gdzie On jest, prawda? Że jestem obdarowany całym Bogiem, żebym zgodził się na to moje podnoszenie aż do spojrzenia Bogu w twarz, nie? Aż do tego momentu, kiedy stanę przed Nim twarzą w twarz i wtedy okaże się, kim będę, bo będę miłością jak On. I że ta miłość we mnie się coraz bardziej objawiała, żebym ja tego chciał pociągnięty właśnie tą miłością. Pociągnięty. Chciał uczestniczyć w Jego dziełach. I to jest cecha charakterystyczna Boga. Że Bóg objawia się jako ten, który czyni jakieś dzieła. Czyni jakieś dzieła i te dzieła czyni ze względu na mnie, prawda?
ze względu na mnie, te dzieła czyni dla mnie i potem mnie do tych dzieł zaprasza. Tak jak Jezus zaprasza swoich uczniów, żeby razem z Nim wobec siebie nawzajem takie dzieło czynili. Żeby się przekonuje Piotra, żeby się Piotr zgodził na tą miłość. Żeby się zgodził być kochany tak, jak Bóg go chce dziś go kochać. Żeby zgodził się, że Bóg mu usłużył, zrobił z nim to, co dziś chce z nim zrobić. Właśnie to są te dwa elementy. Nie? Że to są te dwa elementy, żebym ja się dał nie tylko uwieść tej miłości, ale dał się też pociągnąć. Żebym zobaczył w tej miłości mimo wszystko Pana. Nie? Pana. Czyli żebym szedł zapatrzony w Niego, zgodził się na to, co On dziś chce ze mną zrobić, prawda? I poszedł za Jego wezwaniem, włączył się w Jego działanie. Przestał właśnie upierać się przy sobie, tak jak dobry łotr, żebym odkrył w sobie złoczyńcę, a w nim dobroczyńcę. I żebym doszedł do wniosku, że to za Nim trzeba iść. A On właśnie tak mnie pociąga, wykonując swoje dzieła wobec mnie. Wykonując swoje dzieła wobec mnie. No i tak mnie pociąga, nie? Żebym ja się w te dzieła włączał. Natomiast tutaj jeszcze jest taka wzmianka o złym duchu i to jest zastanawiające, bo tutaj święty Jan, znaczy wedle lekcjonarza niby diabeł nakłonił serce Judasza, żeby wydał Jezusa. Tak dokładnie to jest powiedziane, że diabeł nawrzucał, tak? Nawrzucał do serca Judasza, żeby Judasz wydał Jezusa. I to jest charakterystyczne, to jest różnica. Że Bóg objawia się jako ten, który wykonuje dla mnie jakieś dzieła i mnie pociąga, żebym się w te dzieła włączał, a diabeł się objawia jako ten, który wrzuca w moje serce, przekonuje moje serce, żebym ja coś zrobił. Objawia się jako ten, który nic nie robi. Nic nie robi, tylko gada. Nie? Objawia się jako ten, który nic nie robi, tylko gada, prawda? I tym gadaniem mnie przekonuje, żebym ja coś zrobił. I myśmy się przyzwyczaili do słuchania właśnie takiego głosu, głosu totalnego leniwca. I my właśnie uwierzyliśmy, że to właśnie jest Bóg, tak? To jest właśnie nasz przyjaciel. I my chcemy być tacy jak on, czyli leniwcami, czyli realizować się w swoim lenistwie i wygodnictwie. Prawda? I dlatego właśnie dla nas o wiele łatwiej mamy skłonność do zasłuchania się w głos szatana, w głos leniwca, który nas przekonuje, żebyśmy robili rzeczy służące naszemu lenistwu i wygodnictwu, a nie mamy takiej naturalnej tendencji do słuchania głosu Boga. Nie? Na tym właśnie szatan się zawiesza, na naszym lenistwie i wygodnictwie i tu wygrywa. I tak udaje mu się coś nawrzucać w nasze serce. On nie ma naturalnego dostępu do naszego serca, ale my chętnie nasze serca otwieramy na Jego głos, bo to jest głos łechczący nasze lenistwo i wygodnictwo. To jest głos łechczący nasze lenistwo i wygodnictwo. I tak właśnie udaje mu się wrzucać różne rzeczy w nasze serca, a potem nas to prowadzi, nie? A potem odkrywamy, żeśmy poszli w kanał, jak już wisimy na krzyżu, albo wisimy na pętli zawieszonej na szyi, albo się budzimy w ciemnościach, prawda, wychodzimy z wieczornika w noc i dopiero wtedy odkrywamy, żeśmy się dali zwieść i wtedy dalej słuchamy Jego głosu, zasłuchani w Jego głos, dalej słuchamy w Jego głosu, a wtedy ten Jego głos prowadzi nas do rozpaczy, do beznadziei, do wściekłości, do zniechęcenia właśnie do takich rzeczy. To jest książę ciemności. On nigdzie indziej nie potrafi poprowadzić tylko w ciemność. Natomiast właśnie no Maryja, ja tu będę ciągle podkreślał, że Maryja strzeże uparcie swojego serca, że tam żadnego słowa nie dopuścić, które nie pochodzi od Boga. To samo robi Jezus na pustyni, nie? Że On uparcie słowa Ojca, to co Ojciec, nie? Właśnie, więc natomiast no, to, co nas nieraz zniechęca do Boga, to, na czym zły duch się zawiesza i w jaki sposób nas przekonuje do jakiejś takiej niechęci do Boga, no to jest właśnie nasza niechęć do podejmowania trudu, niechęć do podejmowania wysiłku, no bo z jednej strony też jest fajnie, jak ktoś mi służy, nie? Ale jeżeli się okazuje, że ta służba wobec mnie to jednocześnie jest zaproszenie, żebym ja się teraz włączył w działanie tego kogoś, kto przyszedł i mi usłużył, nie? No to już zaczyna skrobać, prawda?
to już zaczyna skrobać. No fajnie, jak mi nogi myjecie, jak robicie mi pedikir, a jak się okazuje, prawda, że to mycie nóg, nie, i robienie mi pedikiru to jest wasze objawienie, jak miłość naprawdę wygląda i zaproszenie, żebym ja się włączył w działanie tej miłości, no to już jest kłopot, nie? Bo się włącza moje lenistwo i wygodnictwo, włącza się moja pycha. I właśnie tutaj to jest taki problem pychy, nie? To jest taki problem pychy. Pycha zawsze jest zbudowana na czym? Na niskim poczuciu wartości. Pycha zawsze jest zbudowana na niskim poczuciu wartości, nie? I pycha się przejawia albo tak jak u Judasza, albo tak jak u świętego Piotra, nie? Że do Judasza nic nie dociera, bo z jednej strony on jest zawinięty tylko na sobie, na swoich oczekiwaniach, a z drugiej strony pycha mu podpowiada, że mu się po prostu wszystko należy. No, na nim nie robi to wrażenia, że Jezus mu umył nogi, mu się należy. Nie? To wszystko i tak jest za mało, mu się należy. Nie? Właśnie dlatego my idziemy na Eucharystię, widzimy, jak ciało Chrystusa jest łamane, jak jego krew jest przelewana. Później dostajemy to ciało Chrystusa czasami z krwią w Komunii Świętej i w ogóle nie robi na nas to wrażenia, mu się należy. Nie? Idę do spowiedzi, wyznaję moje grzechy i słyszę, że są mi odpuszczone. Nie robi to na mnie wrażenia, mu się należy. Nie? No po prostu, no to taki obrzęd, nie? No należy mi się. Nie? Prawda? I to jest problem Judasza, że zobaczcie, można siedzieć na ostatniej wieczerzy, można doświadczać, jak Jezus myje ci nogi, tak? Można być karmionym, prawda, chlebem umaczanym w misie. Można tego wszystkiego doświadczać i to w ogóle nie zrobi na mnie wrażenia, nic do mnie nie dotrze, nie? Bo moje serce jest zajęte tylko sobą, tylko tym właśnie moim wygodnictwem, moim lenistwem, moimi oczekiwaniami, moją pychą, nie? No dobra, no zrobił, no fajnie, chciał, to zrobił, no należy mi się, nie? A z drugiej strony jest Piotr i u niego to niskie poczucie wartości i wyrosła na tym pycha, to przejawia się inaczej. Nie, Panie, nie, nigdy nie, nigdy nie. Właśnie, jeśli ktoś chce mi usłużyć z miłości, to jest jego radość i moja radość. Właśnie miłość chyba zaczyna się od przyjmowania. Miłość zaczyna się od umiejętności przyjmowania, od umiejętności dostrzegania, że ktoś przyszedł usłużyć mi z miłości. Wtedy jest radość, że chciał mi usłużyć z miłości. Tak, mi się to nie należy. To jest dobra obserwacja. To jest bardzo dobra obserwacja, że mi się nie należy to, żeby Bóg mi służył. I tym większa jest moja radość, że odkrywam, że On mi służy dlatego, że chce, czyli z miłości. Wtedy jest radość. Natomiast jak ja pozostaję tylko na płaszczyźnie, mi się nic nie należy, to już tak, nie, nic mi nie dawajcie, wiecie, mi się, nie trzeba i w ogóle, nie. A jeśli ktoś chce ci coś dać z miłości, dlaczego nie pozwalasz mu kochać? Dlaczego uważasz, że nie należy ci się miłość? Bóg cię dziś obudził, on jest przekonany, że dziś należy ci się miłość. Jakby był przekonany, że dziś już miłość się nie należy, już przestał istnieć. Nie umarł, tylko przestał istnieć w ogóle. Jeśli dziś istniejesz, obojętnie w tym świecie czy w tamtym, jeśli istniejesz, to znaczy, że dziś Bóg uważa, że chce ci dawać miłość. A ty wiesz lepiej od Boga, że się nie należy. Nie? Że coś mi jeszcze przeszkadza, żeby być kochanym. Jest problem taki, że ja nie kocham samego siebie, i w swojej pysze uważam, że skoro ja nie kocham samego siebie, to nikt mnie nie może kochać. I to jest ten problem, nie? I teraz właśnie nasza Pascha, to jest no, Pascha między Szymonem a Piotrem, nie? I ta Pascha się dokona dopiero przez doświadczenie własnej słabości, przez doświadczenie upadku, przez doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym, prawda, nad jeziorem, prawda, przy chrystofaniach, przy zjawieniach się Jezusa zmartwychwstałego już jest Piotr. Nie? Już się Pascha dokonała, a tej Paschy w nim dokonał Jezus. Cenę tej Paschy zapłacił Jezus. Cenę upadku Piotra, cenę powstania Piotra, cenę tego, że do Piotra to wszystko dotarło, że właśnie, bo Jezus mu to mówi, meta tauta, ty będziesz to wszystko wiedział. Nie powiedział mu potem, tylko po tym wszystkim. Po tym wszystkim, co ma się wydarzyć, ty to wszystko dopiero zrozumiesz, co ja teraz robię.
No i teraz właśnie, my się użalamy nad sobą, nad tym naszym doświadczeniem upadku i tym, że no trzeba powstawać i w ogóle. A gdzie w tym wszystkim jest Jezus, który płaci tego wszystkiego cenę? To on zapłacił cenę za właśnie nieświadomość Piotra, za jego niezrozumienie, za jego zaślepienie właśnie pychą, egoizmem. Wszyscy jesteśmy zaślepieni pychą i egoizmem. Jezus płaci tego cenę. Płaci cenę z naszych upadków i naszych powstań. On płaci tego cenę. Dlatego właśnie Triduum Paschalne tu wszystko kontemplujemy. Właśnie w Eucharystii my wszystko kontemplujemy. Przychodzimy, przyznajemy się, że jesteśmy Judaszami, Szymonami, tak? Pełnymi pychy, egoizmu. Jesteśmy złoczyńcami, prawda? Którzy wiszą na krzyżach konsekwencji swoich złych czynów. Bijemy się w piersi i się do tego wszystkiego przyznajemy. I potem ile nas kosztuje przejście, prawda? Przejście aż do obdarowania Bogiem. Nas nie kosztuje nic, po prostu wytrwać godzinę w kościele. A i to tak dla nas jest za długo, nie? Ciągle dochodzi ta skarga Jezusa, no tak, godziny nie mogłeś wytrwać przy mnie. A patrzymy, jak Jezus płaci cenę naszej paschy, naszego przejścia. Przejścia od grzesznika do świętego. W momencie komunia się staje świętym. Jestem wypełniony Bogiem. Dziełem Boga. To Jezus płaci całą cenę i na ołtarzu tą cenę widzę. I właśnie chodzi o to, żeby zacząć to świadomie przeżywać. Przestać się użalać wiecznie nad sobą i skupiać się tylko na sobie i zajmować się tylko sobą, prawda? Tylko zobaczyć tą determinację Boga, ten wysiłek Boga, nie? Który płaci cenę mojego przejścia. Zachwycić się tym, wyczytać tą miłość Boga. Odkryć to, że ja sam z siebie jestem złoczyńcą, a to On jest dobroczyńcą i On przychodzi dobrze czynić dla mnie. Dziś przychodzi dobrze czynić dla mnie i tymi swoimi dobrymi czynami dla mnie chce mnie pociągnąć, żebym ja się w to włączył. I razem z Nim dobrze czynił sobie i moim braciom, tak jak On dobrze czyni mi. Dobrze to nie znaczy wygodnie i leniwie. To nie znaczy wygodnie i leniwie. Właśnie, więc o to w tym wszystkim chodzi. Dać się przekonać i pociągnąć. Po to Jezus to wszystko robi, co będziemy przez te 3 dni przeżywać. Dać się przekonać o Jego miłości, pociągnąć tej miłości. Nawet jak dziś nie do końca rozumiem, co Bóg ze mną robi, dlaczego, po co. Nawet jak dziś nie do końca rozumiem, dlaczego do takich rzeczy mnie zaprasza, do innych. Po tym wszystkim będę wiedział. Dziś trzeba, żebym widział w Nim Pana i Nauczyciela. Kyrios kai dydaskalos. Żebym był uwiedziony takim Panem, Jego dziełami wobec mnie. I dał się do tych dzieł włączyć, zaprosić. Dał się do tych dzieł, zgodził się na te Jego dzieła. Właśnie w tym dogłębnym przekonaniu, że cokolwiek On czyni, to jest dobre. I dał się do tych dzieł włączyć, tak jak On mnie prowadzi. Uwiedziony Jego miłością. Widzieć w Nim Pana, ale Pana, który jest miłością. Boga, który jest miłością. Ileż Bóg się napracowuje, żeby nas o tym przekonać. A to, co nas zaślepia, czy nasza pycha i egoizm, to, co nas uwodzi w głosie szatana, że się zawiesza na naszym lenistwie, wygodnictwie, a to prowadzi nas do śmierci. A Pan chce nas nieustannie budzić do życia. On tutaj, na tej ostatniej wieczerzy, on egeire. Nie? To jest słowo, które mówi o przebudzeniu, a które będzie używane potem na określenie zmartwychwstania Pana. I Pan codziennie chce mojego zmartwychwstania. On codziennie pracuje na moje zmartwychwstanie. Żeby mi się tylko chciało. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.